Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Roman X Stone i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy eksplorować tutaj pustynię Tatooine, szukamy mistrzyni QX, to jest nasze główne zadanie związane z naszą klasą, a także szukamy jakiejś zaginionej placówki Zerki. I tak naprawdę dwie pieczenie trochę na jednym ogniu teraz idziemy ugrać, dlatego że oba nasze cele znajdują się w tym samym tak naprawdę miejscu. Mamy striangulować pozycję tego całego Shock Drama, czyli super broni, którą tutaj Republika sobie próbowała opracowywać na właśnie na Tatooine, a także mamy tutaj jednocześnie farmę tego niejakiego Gromika, który jest byłym pracownikiem Zerki i może nam rzucić nieco światła na temat tego, co tutaj Zerka znalazła na Tatooine i co porzuciła tak naprawdę. Także zaczniemy od zaplantowania tego chyba. Tak jest. Powinno nam to od razu zaliczyć tego questa. Okej, okay, mamy rozmowę. No dobra, to od razu ją odpalmy, zobaczmy. No, come on, działaj, gro. Okej, teraz mogę. I placed the scanners. Do you have a fix on the shock drum? Collating the scanner readings now. Ah, no wonder the sensors couldn't find it. It's beneath an abandoned mining complex. I'm sending the coordinates and the shock drum's deactivation code. Everything depends on you now, but we'll be here if you need us. We're all going to make it. Just hang in there. Hope to see you again. Heron out. Greetings, Jedi. I am Lord Praven. My master seeks retribution for his son's death. I must give it to him. No dobra, mamy Lorda Pravena. Teraz ja jednej rzeczy nie jestem pewien. Ale to nie będę może o tym mówić, jakby ktoś nie znał fabuły, tak jak ja, także na razie co sobie weźmiemy? Dobre pytanie. If all you want is my death, why destroy Tatooine? When my master learned you were here, he demanded I activate the shock drum. You'll destroy this entire world. I know you've located the weapon, but that won't be enough. I changed the deactivation code. Why not let me find out the hard way? What are you after, Lord Praven? My master deserves justice, but there are more noble ways to have it. I will destroy you personally. Come, face me. If I win, I've done my duty. If you win, you'll have the new code. Whatever the outcome, we will battle with honor. I await you at these coordinates. No dobrze, także będziemy mieli pojedynek zamiast iść wyłączyć shock drum, będziemy mieli pojedynek z Lordem Pravenem. No dobra, to ruszamy tam, ale ruszamy tam później, a póki co zajmijmy się tą farmą Gromika i zobaczmy, bo teoretycznie Zerka też może na niego polować, także musimy się upewnić, że nie dotrą do niego piersi, że zapewnimy mu bezpieczeństwo, a także czegoś oczywiście od niego dowiemy. To są nasze główne cele tutaj. Tak więc dobra, chodźmy, pogadajmy z nim. No jest to pod ziemią, nie ma co się dziwić, tu jest zdecydowanie chłodniej, ale dobra, pogadajmy z nim. Plenty more minutes until I'm leaving. Then the doors are closing, Walner. I love you like a brother, but the doors have to close. You weren't here before. You came all the way out to my farm to fix my machines. Are you Gromik Kurthsen? Mm-hmm. I'm Gromik. I started to think you wouldn't come. Most chaps think it's too dangerous out here. But the sand people, they keep bashing my evaporators. Lizards chew up my guns and alarms. This place used to be a fortress, but I just can't fix things anymore. Talk to me. Is it just failing equipment, or is trouble coming? I don't know. I can't figure out why it's breaking. And my rifle misses. And the creatures get closer every day. You can fix my home, though. Didn't I send the credits to Anchorhead? That's why you're here. Let's say I am here to repair your farm. Why don't you explain what you need? It's the vaporators, and the perimeter sensors, and the emergency guns. They need fixing. I think it was the sand people. I have the parts, it's just I'm scared to leave my home without the sensors working. It's shameful,
I know. No dobrze, także gościu już oczywiście jest trochę w podeszłym wieku. Może nie do końca kontaktuje w 100%. Ale dobra, no idziemy naprawić jego farmę. W takim razie tutaj jakieś zabezpieczenia, czujniki, alarmy i broń. Jakieś automatyczne wieżyczki, które gdzieś tutaj są wokół farmy ustawione. Nie powinno to zająć jakoś bardzo dużo czasu, mam nadzieję. Zacznijmy od naprawienia tego ewaporatora tutaj. Okej. I chyba musimy wyjechać nieco wyżej, żeby kolejne rzeczy znaleźć. One będą bardziej wokół farmy, niż na samej farmie. Podejrzewam, że i tak jest tego więcej, niż nam tego potrzeba do zadania, bo jakby tutaj więcej graczy się trafiło naraz. Także naprawimy tylko część tych rzeczy, dokładnie 5. Będziemy mogli do niego wrócić. Także lecimy tutaj z tymi tutaj jeszcze dwiema rzeczami. Trzeba będzie jeszcze jeden jakiś punkt znaleźć, na przykład tamte działko. Chyba tamte działko też będę mógł naprawić. Zaraz zobaczymy. Na razie kliknijmy to, co jest pewne. I tak, to też chyba mogę wejść z tym w interakcję dokładnie. Także odpalmy to. I to tyle. Dobra, mamy do niego wrócić, z nim porozmawiać. Tak więc zejdźmy tutaj. Znowu trochę brutalnie musimy zeskoczyć, ale tak jest dużo oczywiście szybciej. No i wbiegamy tutaj do jego farmy. Pogadamy z nim. No i zobaczymy, co dalej. Czy będzie nam chciał powiedzieć odnośnie rzeczy związanych z jego byłą pracą w Zerce. No nic, chodźmy, pogadajmy z nim i zobaczmy. The console. It says you fixed everything. You really fixed it. Back before, I could have done it myself. Not so much anymore. You must have been pretty tough back then. You know, I used to be a security guard for Zerka, but they've been gone for years now. They left me alone, and I've stayed by myself. What exactly were your duties at Zerka? I was a security officer at Zerka's Secret Weapons Division 7. I was so proud. Any idea what Zerka was working on? The scientist's project. It was all secret. Zerka never told us what was in that cave. When it all went wrong, I had to lock up the base, leave the others behind. I left the desert and the horrors and went to Anchorhead. What horrors? What happened to the facility? Something attacked us from inside. I don't remember. I think that's enough from the old man, don't you? You're Zerka. I recognize your uniform. Pity the sun's dulled his brain. But then I suspect he's never too bright. Yes, Gromik, I'm with Zerka. Still unwilling to come in person. Sometimes a little distance can be important to a relationship. Zerka found out about Gromik a while ago. We disabled his perimeter sensors and waited to see if anyone would come. You broke my moisture evaporators. Those two, yes. May I continue? Our honeypot seems to have caught a few flies. And now, I'm free to murder you and the old man together. Surely you realize you can't stand against me. I'm speaking to you from an airship 2 kilometers above ground. I can target you with turbo lasers and drop droids on your little heads. The advantage is mine. To shelter. Follow me. No dobra, to niestety znalazł nas pan Aleksander. Tak więc będziemy musieli uciec do bezpieczeństwa. Mamy tutaj oczywiście tonę droidów, które Zerka nasłała, ale na szczęście możemy je sobie na spokojnie ominąć, tak więc to sobie też zrobimy, żeby tutaj nie tracić czasu na zbędną walkę, która nam w sumie nic tak naprawdę nie da. Idziemy do jakiegoś niby bezpiecznego miejsca. Chodźmy, pogadajmy z górnikiem. You
can't get to us here. We'll be safe. Well, that was exciting. I'm disappointed I didn't get to fry you. But I can settle for your asphyxiation. Enjoy being buried alive, my friends. Enjoy. He's wrong. He's wrong. First, though. First. Here. This is a cache. The Circa files I hid years ago. I buried them all over the desert, and this is the first batch. You can have them. I didn't mean to involve you with Circa again. You heard the hologram? Circa's trying to kill me now. I don't owe them anything. And my friends from the base? They can't be hurt. Now, I had an escape planned when I built this place. There's a back entrance to take you outside. You can't just stay here. Go on. I need to rest a while. I need to wait until they stop watching my farm. If you want the other files on Circa, you'll find them in the desert. Just don't let them get away with this. No dobra, także mamy stąd tajne wyjście, które zabierze nas na powierzchnię. I mam odnaleźć pozostałe jakieś zapiski Zerki, które on tutaj ukrył na pustyni w różnych miejscach. Dobrze, że mamy pojęcie, gdzie tego szukać, także trochę będziemy, widzę, musieli pojeździć znowu. No dobra, to jedziemy od razu, bo widzę, że to jest nadal bliżej niż rzeczy związane z mistrzynią QX, która jest... Znaczy, sorry, nie mistrzynią QX, tutaj mamy się spotkać na ten pojedynek. No dobra, czyli będziemy musieli tam pojechać, być może na końcu jakoś tego odcinka uda nam się to zrobić, zobaczymy, jak tam czasowo wyjdzie. Na razie idziemy znaleźć pierwsze zapiski, które tutaj właśnie Gormik ukrył i chyba ktoś nawet przy nich jest, tak? Bardzo dobrze, bo dostaniemy oczyszczone miejsce, a nie wiem, czy on będzie mógł wejść z tym w interakcję. Bardzo możliwe, że nie i właśnie popsułem dzień dla kogoś, ale cóż, nie moja wina, że tak akurat na siebie tutaj trafiliśmy, tak więc jedziemy do kolejnego punktu, do południowego punktu, później jeszcze zostanie tylko ten zachodni. Te odległości nie są jakieś spore, także my możemy sobie myślę, to normalnie przejechać, a przy okazji wysłać naszych towarzyszy tutaj. Trochę tych artefakt z fragment, widzę, można jeszcze więcej pozbierać, także wyślijmy C2N2, niech to robi. A nasz główny droid, jak on się nazywał? Boże, zapomniałem. T7, o właśnie. T7 niech nam robi już same te bonnet attachments. By the way, mogę wam opowiedzieć gwiezdnowojennego suchara / dad joke'a. Tylko on będzie po angielsku, także uwaga, mówię żart. How do you call C-3PO when he starts to listen carefully? Hear 3PO. Mam nadzieję, że było śmiesznie. A teraz dojechaliśmy już na miejsce. Tak więc użyjmy sobie tego, podnieśmy kolejne rzeczy. I za chwilę lecimy do ostatniego takiego punktu, generalnie. Zobaczymy, co tam znajdzie. Mam nadzieję, że on nie jest gdzieś tam na górze, ale nie powinien chyba być. Raczej jest tam, przy tym mniej więcej, przy tej ścianie. Mówić nie umiem czasami. To powiem wam jeszcze jednego sucharka gwiezdnowojennego. Również będzie po angielsku, bo po polsku nie ma sensu. What did the Yoda say when he saw himself in 4K? HDMI! No. Także tyle. Jeżeli mi się będzie chciało, to wrzucę jakieś, wiecie, śmieszne lafy, jeżeli o tym nie zapomnę, z internetu. Background, żeby nie było tak sucho. Okej, niestety chyba ja teraz nie będę w stanie tego podnieść. Kurwa. No tośmy się nie dogadali, mordo. Fuck. To jest problem ogólnie, będziemy musieli poczekać i te rzeczy, aż to się skuldownuje, bo niestety jest tylko jedna taka rzecz, także no cóż, czekamy. W takim razie w międzyczasie jeszcze tutaj T7 można wysłać. Okej. No i niestety musimy poczekać, aż to się zregeneruje, przynajmniej nie mamy ludzi piasku do pokonania, ale nadal. Okej, dobra, na szczęście musieliśmy czekać jakoś bardzo, bardzo długo. Ostatnie pliki
I mamy wrócić do Fowlera. Okej, okay. I Fowler też jest gdzieś dalej. W ogóle mam wrażenie, że gdzieś możemy chyba jakiś quick travel zrobić. Na pewno możemy zrobić quick travel tutaj i sobie z tego skorzystamy, bo nawet jeżeli stamtąd nie ma taksy gdzieś dalej, to i tak stamtąd musimy wyruszyć gdzieś tam bardziej w górę. Jakieś tutaj. Na Tatooine. We live in a giant wasteland. Let's build everything really far apart. That's a good point, Kira, actually. I w sumie nawet nie wiem, jak na to odpowiedzieć. No, trochę nie ma to rzeczywiście sensu, że oni by się tak budowali wszyscy w takich dużych odległościach od siebie. Skoro to jest pustkowie, lepiej, żeby wszyscy byli blisko siebie. No ale cóż. Wróćmy do Vika. To było to zadanie z droidami? Chyba tak. I've done as you wished. Upadno panowa! Kawno pisz tu po poguna. Można ci tam apatisa. Dokładnie, także jakieś tam zawsze doświadczenie, trochę kasy. Teraz tak, musimy wrócić tam wyżej. I najszybciej będzie zrobić to tymi schodami. I musimy zobaczyć, czy mamy gdzieś taksę w okolice tego, gdzie teraz mamy się udać. Także skorzystajmy z tego droida. I tak jest, możemy sobie gdzieś tam nieco bliżej podjechać szybciej niż nawet speederem. Także odpalmy to sobie i lecimy przed siebie. Wylądujemy gdzieś pewnie tutaj, gdzie jest Fowler mniej więcej, w tym SIS Forward Outpost, także tam sobie w takim razie przycupniemy i pójdziemy do tego zadania w pierwszej kolejności. Także jak mówiłem, jeszcze bardziej odkładamy pojedynek, który powinien być teoretycznie dla nas najbardziej palącą rzeczą, ale jak mówiłem, gra poczeka. A tymczasem mamy jeszcze jakieś zadania eksploracyjne, tak więc zobaczmy. I don't know what to do, Ton. They have me. But you're a hero, Wraith. The supplies you've snuck back to us are the only reason we've lasted this long. Don't give up now. It's over, Ton. I can't even protect the ones I love. I'm just a glorified thief, not a hero. Look there, a Jedi. A Jedi would never let their loved ones get kidnapped by a pack of brutal pirates. That's a real hero for you, not like me. Are you saying there are people in danger? Yes. And there's nothing I can do for them. Nothing at all. Pirates think that just because Tatooine is off the beaten path, they can do whatever they want here. They murder, steal, burn. Wraith was the first one to stand up to them. I merely returned what had been stolen. And when the scumbags realized they'd never catch me, they took my loved ones instead. I've no means to pay the ransom, and a rescue mission would be suicidal. Some hero I turned out to be. I'll bring back your loved ones. It's my duty as a Jedi. Oh, perfect! If you help Wraith, we'll never be able to thank you enough. I don't know what to say. Thank you. Just please make sure they don't come to harm. And make those scumbags pay. No dobrze, będziemy musieli jakichś jego bliskich tutaj ocalić z rąk piratów, a tymczasem chodźmy do posterunku SIS. Nie mam bylego pojęcia, gdzie on tutaj będzie ukryty, ale no miejmy nadzieję, że dobrze jadę, to pewnie ten budynek tutaj. Kolejne zdanie poboczne, tak więc zobaczmy, o co chodzi. Analangian Perlu, Amka Kalami, Nayakira Lebua. Mami Lebik Bakmanuk, Naraka Najaki Namia Bamiak. Ilik Maraka, Nayanaram, Kam Kalu Amka Manik. Facing danger is what I do best. I'll handle it. Ripoknane kari maraka. Amkham jallebik mem ark. Manalangyam perlu. Amka kalami nayakira lebua. Ilik maraka nayanaram. Kam kalu amka manik. I'm not sure why you'd want a bunch of sand people's guns. You a collector? Mami lebik bakmanuk. Maraka naja ki nam ya bamyak. Ilik Maraka, Nayanaram, Kam Kalu Amka Manik. No dobra, będziemy musieli zebrać z ludzi piasku ich broń, ale tymczasem wejdźmy tutaj i chodźmy spotkać się z Fowlerem i tym drugim, nie pamiętam jak go się nazywał. Nobody does nondescript quite like them. Znowu mały komentarz od Kiry. Tak więc chodźmy, pogadajmy z Fowlerem i z Camusem i zobaczymy co dalej. Try to appreciate the scenery, Camus. Most people never get to visit a place like this. The
This is a horrible place. No wonder Zerka built their base in the Dune Sea. No one would ever want to look for it here. Ill-adjust. How was your visit to Old Man Gromik? Aside from Lex Sende burying us alive, it went all right. Too much to hope we'd seen the last of him. Mind if I see what you got for your troubles? These are official Zerka records from Secret Weapons Division 7. Schematics, survey maps. Looks like Gromik came through for us. Don't go anywhere. I think we're gonna need you. All right, we should be able to determine a rough location of the base from these charts. Problem is, the sands have shifted over the last few decades. We'll need some geo readings to determine the facility's exact coordinates. What does taking these readings involve? The data isn't hard to get, in theory. I can give you a field scanner that'll dip into the sand, put us on track. But a lot of this territory is unexplored. Locals talk about sand people communities, crate dragons the size of starships. The situation just couldn't get any better, could it? If you take readings in a couple of places, I can figure out the base location. Meet me back here when you're done. Take it slow and be careful. No dobra, taki oczywiście będzie plan. Pomału i do przodu. Tak więc wyjdźmy stąd i lecimy już chyba na pustynię. Tu raczej więcej rzeczy nie będzie do robienia. No. I pytanie, możemy udać się tutaj. Tu mamy od razu ten pojedynek. Wiecie co, zróbmy go w tym odcinku, żeby już nie robić takiego cliffhangera. Bo chyba jak tędy pojadę, to tam dotrę. Tak więc zmierzymy się z Lordem Pravenem. Tutaj też mamy to zadanie poboczne, do niego pewnie jeszcze też zdążymy pójść, zależy jak długo to zadanie nam zajmie, ale zróbmy je w pierwszej kolejności, bo chciałbym zobaczyć, czy ja dobrze pamiętam, co się tutaj wydarzy. Wydaje mi się, że tak, ale jak mówię, spoilować jeszcze nie będę, póki to się nie wydarzy. A tymczasem chodźmy, wjedźmy do Store Areny. Niestety z Mounta nas zrzuci, ale po drodze chyba przeciwników być nie powinno. Gościu chciał zdecydowanie zrobić z nami honorowy pojedynek. Także dobra. Tak, zdecydowanie to jest to, co ja pamiętam, bo bardzo kojarzę tą lokację. W sumie nie wiem, dlaczego ten moment mi tak zapadł w pamięć, ale... Ale teraz go pamiętam bardzo, bardzo wyraźnie i tak właśnie myślałem, że to będzie to. Tak więc cóż, no przygotujcie się na ostre dymy i akcje. Mamy już naszego oponenta. I zobaczmy. I sense your power. Now I understand why Tarnis was no match for you. His death was my failure. I should have trained him better. Czemu musiała mu się tak mocno szata zbakować? Jak to psuje moment? The other Sith I fought were full of hatred and arrogance. In you, I sense regret. My family is true Sith. My only passions are integrity and honor. I welcome the end of your kind. The Jedi obsession with my people's extermination must end. Your lust for revenge will destroy this galaxy. Whatever you've been told about us, it's a lie. We'd gladly stop fighting if it meant genuine peace. I'd like to believe that, but I know better. Come. Let us end this. Die well, Jedi. No dobra, to lecimy od razu oczywiście rzeczy z naszego tutaj heroic momentu, żeby to poszło nam dosłownie w parę sekund. I dobra, pogadajmy z nim. Such skill. So much power. Impressive. You could kill me. Why hesitate? You could have killed the scientist and those Jawas at the shock drum facility, but you didn't. They were not warriors. Their deaths would have been pointless. Darth Angrel commanded me to destroy the shock drum code. He wanted you to die in failure, no matter the outcome here. I will not tarnish my honor with petty tricks. You've earned better.
The code is yours. You've done the right thing. Darth Angrel ordered that Master Kuix suffer greatly before her death. I wish I had disobeyed that order as well. If Master Kuix is still alive, I will save her. I left her incapacitated next to your weapon. If they haven't already, the ultrasonic vibrations will eventually tear her apart. You scum! You should die like that! There is nothing more to say. You won our duel. Finish me. You may serve the Empire, but I won't kill you. You don't deserve it. Then honor demands I surrender to my master. He will do what you cannot. Jedi are taught to see all possibilities. I see one where you live on with honor. Commit yourself to the path of light. Become a Jedi. Me? A Jedi? Impossible. Your order would never accept me. Jedi believe in forgiveness, not hate. Accepting a sworn enemy into one's ranks without fear, that is strength. I accept your offer. I'm too wounded to aid you, but I will surrender to your people. Now hurry, save this planet. Okej, dobra. Trochę innego się spodziewałem. Nie wiem, czy mi się pieprzą wydarzenia, czy nie. W każdym razie, no, udało nam się go pokonać. Ale też przeciągnąć na naszą stronę, tak? To jest wielkie, wielkie osiągnięcie. I ktoś chce się z nami skomunikować, tak więc zobaczmy, o co chodzi. The Sith changed the deactivation code for the shock drum, but I have the new one. I'm on my way. You're not there yet? Brek and his family are in terrible danger. They followed their droids to the mining complex. I tried to stop them, but they were determined to help you. Brick just sent an emergency holo. He says there's something called a sand demon at the mine. It's attacking them. Some sort of creature? That beastly predator is the only thing that hunts Krayt dragons. And those are massive. Brick doesn't stand a chance. Please, you can't let anything happen to Brick and his family. Save them and stop the shock drum. Hurry! No i jeszcze taki mamy problem. Mamy też, widzę, nowe wdzianko. Które, czy ja wiem, czy fajnie wygląda, no jednak to nasze jest dużo bardziej customowe. I bardziej mi się podoba, zdecydowanie. Także chyba go nie będę zmieniać. Chociaż tak dla testów możemy sobie to przymierzyć może w outfiterze. Możemy sobie zrobić nowy outfit. O Boże, jedyny, co to za abominacja. Dobra, ale możemy sobie to nazwać jako tam alt czy coś. Ten będzie defaultowy, a ten możemy spróbować założyć tutaj. Zróbmy commit. Zróbmy tak. O, on ma ten. Ma capture, to na pewno nie chcę. Jeżeli on ma capture, to mi to odpada w takim razie. Mogę mu zrobić niby unifying colors, ale jak mówię, jeżeli tutaj mamy na głowie capture, no to capture'a ja zdecydowanie nie chcę mieć, także zdecydowanie zostajemy przy tym outficie. Jeżeli dostaniemy coś, co nie ma na sobie kaptura, bo to szczerze, tak jak teraz patrzę na tą moją oryginalną serię Jedi Knight, to tam, że moja postać ciągle była zakapturzona, to słabe jest, nie widać twarzy praktycznie w wielu cutscenkach, zasłonione. Poza tym, nie wiem, jakoś nie kojarzę, żeby Jedi, no czasami chodzili, wiadomo, w jakichś tam takich szatach z kapturami, ale no raczej nie, także zdecydowanie wolę wdzianka. O Jezus Maria, czemu tu jest jakaś niewidzialna ściana? Zdecydowanie wolę wdzianka, w których jednak widać po prostu twarz, nie ma właśnie żadnego kaptura założonego, albo jest, no po prostu, wiecie, zwisa sobie, a nie ten. Też w ogóle straszna szkoda, że na tych cutscenkach teraz przy tym pojedynku z jakiegoś powodu gra postanowiła mocno zbugować muszatę i niestety niestety ta szata się bardzo glitchowała na cutscenkach, co było bardzo nieprzyjemne. Co tu mamy jeszcze w ogóle, jeśli chodzi o to zdanie?
pobocznym, to mam kogoś uratować. Dobra, więc co, zróbmy też na szybko. Jeżeli to jest tylko kwestia podejścia gdzieś i pogadania z kimś, to to będzie chwila... Chwila, moment. Mam tu oczywiście jeszcze jakichś tam strażników, ale... Nie jest to super ważne. Okej, okay, nie ma tutaj co ciekawe nikogo, jest tylko jakaś skrzynia, z którą mam wejść w interakcję. No dobra, na szybko pokonajmy tych dzbanów tutaj. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. A, okej, okay, to były jego droidy jakieś. I to jeszcze tam było napisane Toy Droid, czyli teoretycznie sugeruje to, że to jakieś takie małe droidki zabawki tak naprawdę. Ciekawe. Mamy też tą misję bonusową, ale nie będziemy jej zdecydowanie robić. I ogólnie będziemy ten odcinek na tym kończyli. Mam już ponad pół godziny, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym odcinku, miejmy nadzieję, uratujemy już mistrzynię Kiwix, ale też mam tutaj jeszcze mnóstwo innych rzeczy do porobienia w tej lokacji, także trochę nam to pewnie jeszcze zajmie na początku kolejnego odcinka. No ale tak czy jak w tym odcinku to było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.